Wszędzie widać ślady harpii. Kiedy tu byłeś? Dawno, według was. Ken, szkoda czasu. Te góry widziały już upadek dwóch cywilizacji. Najpierw Wranowie, potem my. Zobaczą upadek trzeciej. To elfy podbiły Wranu? Nie, wykończył ich klimat i choroby. Kiedyś w Velen na tych zboczach rosły jeszcze kwiaty, a źródła Pontaru nie zamarzały przez cały. Rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił. Obozują poza murami miasta. To znaczy, że nie są tu oficjalnie. Przyjechali na wycieczkę? Może nie chcą rzucać się w oczy. Eilhard trzyma smoka w zanadrzu. Radovid wezwał oddział rycerzy zakonnych. Do tego Sheila i Henselt. Szykują się ciekawe obrady pokojowe. Kto mógł ich wezwać? Radovid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy pod redańskim godłem. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radovid widział, co zakon zrobił w Wyzimie. Widział szaleństwo wielkiego mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kija na Eilhard. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorvetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Do Loch Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radovid sprowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bezbronni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę. Ale to daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach, to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczył. Znów medalion.
Dobrze, że jesteś. Popatrz, stary znajomy. Trzymaj dystans. Zapomniałeś już, że podobny stwór połętał się wokół mojej jaskini? Miasta znajduje się zalesiona dolina, niegdyś pełna zwierzyny, obecnie tamtędy do nas dotarły królewskie delegacje. I dlatego my ją ominęliśmy, wiem. Co zabiło Wranów? Mijały lata, klimat się oziębiał, a Wranowie mieli coraz mniej pożywienia. I chłopcy schodzili z gór na nizinę, a tam pojawiali się już pierwsi ludzie. Więcej was matka nie miała. Wydukt i system kanalizacji, ale było coraz zimniej i przez większość roku kanały zamarzały. Gdy przybyły tu elfy, miasto było już martwe. Ensid odbudowali je, uczynili na powrót pięknym. Wiele lat później zjawili się ludzie. Marszałek Raupenek szybko udowodnił, że jest znacznie bardziej zabójczy niż wszystkie choroby razem wzięte. Zaatakował nocą, wymordował wszystkich mieszkańców miasta. Większość rodzin zginęła w swoich domach. Pożary trwały kilka dni. Smoczy ogień może zmienić miasto w płonący grobowiec znacznie szybciej niż podpalacze Raupeneka. Filippa ma władzę. No i jesteśmy w Lochmuin. To obrzeża miasta. Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. W drogę.
znów medalion. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w redańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radowid ma rację. Nie cacka się z wiedźmami. Już po niej. Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lochmuin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem, za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi nie spieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Jest szybszy sposób na dostanie się do lochów niż przeprawa przez kanały. Wystarczy dać się aresztować. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie jest szansa, że trafisz do jednej celi z Filipą. Poradzę sobie. Błądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie rusz... Dostanę się do Filip. Ostatnio sporo się dowiedzieliście. Thank you.
medalion ostrzega. Wiedziałem, że cię znowu spotkam. To znowu ty. Silgrad nie zapomina, zniewak. Czego chcesz? Tym razem ci się nie uda. Całe Edirn przekona się, co znaczy pięść Silgrata. Stawaj! Precz stąd! Upokorzyłeś mnie!
Słucham. Jesteście tu w sprawie wojny z Cadwen. Nie dopuścili nas do Natalisa, a Radovid odmówił spotkania. Skandal! Magowie nudzą tylko o swoim systemie doradców, ale i oni nie traktują nas poważnie. Może książę coś uzyska, ale nie wiem, czy wpuszczą go na obrady. Henselt protestował, reszta boi mu się sprzeciwić i w rezultacie oficjalnie nas tu nie ma. Henselt nie może ingerować w wasze sprawy. A kto mu zabroni? Rozpowiada, że książę chce zwolnić chłopów z pańszczyzny. To straszne. Gorsze byłoby chyba tylko złamanie etykiety dworskiej. Czarodzieje będą szczęśliwi, jeśli podpiszecie ich układ. Tylko kto miałby doradzać Wengerbergu? Upierają się, że sami wyznaczą doradcę, ale nie sądzę, żeby Saskia się na to zgodziła. Różnie może być. Ta dziewczyna nikomu nie pozwoli sobą sterować. Obserwuję ją i widzę, jak wspaniale dowodzi armią. Jeśli ktoś zdoła ją zmanipulować, zrobi się niebezpiecznie. Nie rozumiem. Tak, tylko głośno myślę. Słucham cię. Chciałbym zagrać w kości. Udowodnij, że jesteś wystarczająco... Tak? Zagram. Najpierw wygraj z moim nauczycielem. Jest mistrz... Co tam? Gracie w kości? Chcesz dołączyć? Kto tu jeszcze gra? Dwóch magów, ale z nami nie chcą. Grają tylko z mistrzami. Kto tu jeszcze? Chętnie. Z kim chcesz... Wygrałeś. Gramy. Przegrałeś. Gramy. Przegrałeś. Gramy. Przegrałeś. Gramy. Wygrałeś. Dzięki. Słucham cię. Chciałbym zagrać. To co? Przegrałeś. Słucham cię. Chciałbym za... To co? Wygrałeś. Z kim mogę teraz? Z moją adeptką. Magii dopiero się... Tak? Gramy?
Zasłużyłeś na... Z kim? Z niesamowitym... Gdzie go... Kręci się w... Dzięki. Witam. Zgubiłem. Ty jesteś... Kto pyta? Ktoś, kto chce spra... To przyjdź do cyrku i z... W gębie. No to wkurwiłem. Zawsze. Mówią, że wiedźminy to silne. Zgubiły. Ty jest... Zawsze byłem. Mówią, że... Zgubiłeś. Ty jest... Kto? Kto? No! Zawsze by... Mówią, że... Zgubiłem. Ty... Kto? No. Zawsze... Mówią, że...
Oto mocarny Numa. No i mocarny Numa łamie karki bykom, zgina żelazne sztaby. Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłan. Zgubiły. Chciałem zar... Z mocarnym... Kradnie? Nie muszę. Zawsze byłem... Cycki Melitele, nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, że... Dzięki. Teraz mi to mówicie? Nie pracuję z czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy. I zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Wiedźmin Geralt! Możemy porozmawiać? Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lochmuin to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. Co to za ekspedycja? Mamy niezbite dowody, że w Lochmuin znajduje się pracownia Ebdarcheny. I potrzebujemy zbrojnego do ochrony przed plugastwem w kanałach. Szczegóły przedstawi ci nasza mocodawczyni. Czarodziejka. Znam się na potworach. I czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz... W takim razie miło się gawędziło. Cynthia. Nazywa się Cynthia. Co Derchena robił w tym mieście?
Wszyscy słyszeli o jego klątwie tysiąca dżinów, ale mało kto wie, że badał historię Lok Muin. Interesował go zwłaszcza upadek Wranów. W swoich pamiętnikach umieścił wzmiankę o pozostawionych tu archiwach. Namierzyliśmy jego pracownię. Wy? Tak właściwie to czarodziejka. Ale to my wiemy wszystko o Ebdarhenie. Doktoryzowałem się z Ebdarheny. Droga do pracowni prowadzi przez kanały. Pomogę wam. Nie pożałujesz. Skąd wyruszamy? Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. Jak? Zostałaś już czarodziejką? To nie takie proste, ale Filippa Eilhart wezwała mnie tutaj na ważne... Egzamin? To tajemnica, więc nawet nie wiem, jak się przygotować. Powodzenia. Dalej mogę... Przecież ciągle jestem student. Zbieram informacje. Dziki gon. Pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jednak... No... Tak. Jak tam sprawy? Jesteś bardzo nieuważny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat. Pogadam, powspominam, ale wszyscy... Czarodzieje nie słyszą. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać, za często wygrywałem z rektorem. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. Chciałbym zagrać w kości. Gramy? Z niesamowitym loch... Chciałbym... Z niesamowitym... Chciałbym gry. Z niesamowitym chciałbym gry. Z niesamowitym chciałbym gry. Z niesamowitym chciałbym z niesamowitym lok... Chciałbym...
Jeszcze nikt z... Jesteś mi winien pieniądze. Jak? Powiedz co. Mogę ci dać runy do ulepszenia miecza. Wezmę 3.